leżący nad Wisłą Płock jest jednym z najstarszych polskich miast. Przez krótki okres pełnił on funkcję stolicy kraju. Istnieje tu również najstarsza, nieprzerwanie działająca polska szkoła. Najbardziej znany jest obecnie jako siedziba firmy Orlen. Fani muzyki kojarzą go z odbywającym się na tutejszej plaży festiwalem muzycznym Audio River, a turyści z jedynym w Europie Molo na rzece. Płock jest fantastycznym miastem. Miastem, które na przestrzeni ostatnich kilku lat mocno się zmieniło i to pod każdym względem. Jest miastem otwartym i przyjaznym. Każdy, kto chce tutaj mieszkać, znajdzie coś dla siebie. Od miejsca w przedszkolu publicznym, poprzez edukację wczesnoszkolną, szkolną i średnią, techniczną, zawodową. Na to położyliśmy swego czasu nacisk i rzeczywiście dziś widzimy tego rezultaty. Współcześnie Płock intensywnie się rozwija, między innymi dzięki innowacyjnym inwestycjom. Modernizacje są jednak bardzo kosztowne i miasto musi znaleźć odpowiednie źródło ich dofinansowania. Jeśli chodzi o samo miasto Płock, jesteśmy trochę zmuszeni do tego, aby poszukiwać różnych innych form finansowania inwestycji. Również dlatego, że obecna perspektywa unijna, z uwagi na to, że miasto Płock jest województwem mazowieckim i rzeczywiście przez Warszawę, ale w tym pozytywnym sensie, jesteśmy zakwalifikowani jako region bardziej rozwinięty, stąd te pieniądze już w tej perspektywie nie płyną do miasta Płocka w takim strumieniu, jakbyśmy tego oczekiwali. Stąd zrodził się pomysł, aby śladem też samorządów, które tego typu projekty już realizowały, rozpocząć realizację projektów PPP. Wstępne analizy budżetowe pokazały, że realizacja modernizacji za pomocą partnerstwa publiczno-prywatnego będzie dla miasta bardzo korzystna. Płock zdecydował się na współpracę z Siemens Finance, który nie tylko zaoferował wykonanie wszystkich niezbędnych prac, ale posiadał już doświadczenie w tego typu współpracy. Największym wyzwaniem projektu partnerstwa publiczno-prywatnego jest jego specyfika, to znaczy połączenie inwestycji z usługą utrzymania i gwarancją dostępności. Wyzwanie stojące zarówno przed miastem Płock, jak i partnerem prywatnym było duże. Modernizacji energetycznej planowano poddać żłobek, 7 przedszkoli, 7 szkół podstawowych, 2 gimnazja, 4 szkoły ponadgimnazjalne, pływalnię miejską, Urząd Miasta Płock oraz Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Postawiliśmy sobie założenie, że w przypadku tych 24 obiektów przeprowadzimy w nich takie prace, aby wygenerowały one nam tak dużo oszczędności, aby cały projekt mógł spłacić się w całości z oszczędności przez niego wygenerowanych. Energomodernizacja w Płocku objęła m.in. kompleksową termomodernizację budynków, montaż paneli fotowoltaicznych oraz powietrznej pompy ciepła, instalację systemu pomiarowego, instalację systemu sterowania pomieszczeniowego, wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego. Podjęty zakres prac został zróżnicowany pomiędzy budynkami w zależności od ich potrzeb. Cały projekt energomodernizacji kosztował blisko 33 miliony złotych. Na partnerze prywatnym spoczywa całe ryzyko związane z modernizacją. Od momentu projektowania, poprzez przeprowadzenie prac, razem z odpowiedzialnością za dostępne materiały budowlane czy podwykonawców. Ryzyko obejmuje także możliwy wzrost cen tych usług. Na partnerze prywatnym spoczywa również odpowiedzialność za uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych, od których zależy pozwolenie na rozpoczęcie prac. Stąd wyzwaniem dla wykonawcy jest dotrzymanie najwyższych standardów jakościowych na etapie inwestycji. I dlatego Siemens tak wielką wagę przykłada do jakości realizacji. Partner prywatny zobowiązuje się również do uzyskania oszczędności energii cieplnej i elektrycznej, która powstanie po zakończeniu modernizacji. Uzyskane oszczędności będą z kolei stanowiły zapłatę dla partnera prywatnego, która będzie wynagrodzeniem za odpowiednie utrzymanie całej infrastruktury energetycznej przez kolejne 17 lat. Tak duża odpowiedzialność za projekt musi nieść ze sobą odpowiednie korzyści, zarówno dla partnera prywatnego, jak i samego miasta. Elementem umowy jest długoletnia usługa zarządzania energią, a to oznacza stabilny dochód zaplanowany na wiele naprzód. Możemy zaprezentować swoją przewagę technologiczną, oferując podmiotowi publicznemu wartość dodaną w postaci długoletniej gwarancji oszczędności. Dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu wszystkie modernizacje zostały przeprowadzone w ciągu jednego roku.
Obecnie wszystkie 24 budynki są już w trakcie eksploatacji. Gdyby miasto przeprowadziło je zwyczajnym trybem, byłoby w stanie zmodernizować maksymalnie 4 budynki rocznie, co oznacza prace trwające w sumie 7-8 lat. Po tym czasie budynki ukończone jako pierwsze nadawałyby się do ponownego remontu. Tym samym samorząd nie byłby w stanie wygenerować żadnych oszczędności. Ale to nie wszystkie zalety, jakie niesie ze sobą partnerstwo publiczno-prywatne. Zyskaliśmy partnera na wiele lat. Nie jest to wykonawca, który po okresie gwarancji rękojmi ucieka w cudzysłowie oczywiście z miasta i potem samorząd martwi się o zrealizowaną inwestycję, ale partnera, który przez w naszym wypadku 17 lat jest razem z nami na tym projekcie. Wspólnie uczymy się zarządzania energii, wspólnie zarządzamy tymi obiektami, tak aby te doświadczenia przenieść na inne projekty. Są też korzyści niematerialne, na przykład nawiązanie długofalowych relacji z klientami i w końcu, last but not least, ogromna satysfakcja z udanego projektu. Formuła partnerstwa publiczno-prywatnego zapewniła miastu Płock oraz firmie Siemens Finance wydajną, efektywną oraz wieloletnią współpracę. Gdyby nie nowy model współpracy, tak duża i ambitna inwestycja nie mogłaby się odbyć.